Forthing T5 Evo lub nazywany po polsku T5 Evo, który w sumie wkrótce ma zmienić nazwę na Forthing Friday, a więc Forthing Piątek. To samochód, który wywołał wiele szumu w polskim internecie i niemalże od razu otrzymał przydomek chińskiego Lambo. I muszę przyznać, że gdy spojrzymy na ten samochód, widać inspirację włoskimi supersamochodami, jednak jedynie w kwestii wyglądu, ponieważ pod kątem napędu, osiągów i wyposażenia oczywiście te samochody nie mają ze sobą kompletnie nic wspólnego. W tym materiale omówię dla Was ten samochód, zagłębimy się w stylistykę tego samochodu, praktyczność, oczywiście sprawdzimy wnętrze i rozwiązania technologiczne, a także sprawdzimy, jak ten samochód przyspiesza ze startu zatrzymanego i jak wypada na tle rosnącej chińskiej konkurencji. Ja nazywam się Michał Śniadek, to jest kanał Car Test. Zanim przejdziemy dalej, oczywiście zachęcam Cię do subskrypcji kanału, abyśmy mogli dla Was testować coraz lepsze samochody. Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych materiałach, kliknij dzwoneczek na dole i przypominam również, że możesz zostać wspierającym nasz kanał i pomóc nam rozwijać kanał Car Test. A teraz zaczynamy! To w przypadku wielu testów samochodów chińskich na tym kanale, na początku zagłębmy się troszeczkę w historię tego samochodu, ponieważ obok mnie samochód, który jest zupełnie nowy, jeśli chodzi o polski rynek, jednak Forthing T5 Evo zadebiutował w 2020 roku i jest produkowany przez koncern Dongfeng, a ta firma była już dostępna w Polsce ze swoją submarką Seres. Jednak moje największe zastanowienie, gdy odebrałem ten samochód, to czy Forthing wytrzyma dłużej niż marka Seres, która miała ogromne plany w Polsce, jednak zwinęła się po jakimś roku. Jednak przechodząc do stylistyki Forthing T5 Evo, to muszę przyznać, że jego wygląd zewnętrzny prezentuje się naprawdę interesująco. Bardzo świeżo, nowocześnie, z nutką włoskiego designu, szczególnie gdy spojrzymy na przód i charakterystyczne załamanie centralnie, przez co automatycznie maska jest troszeczkę bardziej wydłużona. Również stylistyka przedniego zderzaka jest dość podobna. Widać inspirację, jednak jest, powiedzmy, troszeczkę na szczęście inaczej. Reflektory są podzielone na dwie sekcje, a więc na górze mamy światła do jazdy dziennej w technologii oczywiście LED-owej, na dole mamy światła mijania i drogowe. I muszę przyznać, że stylistycznie wygląda to naprawdę bardzo przyjemnie, jednak gdy ten samochód jedzie w nocy i widzimy go w lusterku, to na dobrą sprawę ciężko jest go nie pomylić z Nissanem Juke'iem. Linia świateł dziennych jest niemalże identyczna i według mnie niestety nie jest to zaleta tego samochodu. Nie rozumiem również do końca, o co chodzi z tym chromowanym elementem. Gdyby go nie było, zdecydowanie ten samochód prezentowałby się bardziej nowocześnie, bardziej świeżo, a to taki odstający element, który w sumie nie pełni żadnej innej roli oprócz psucia aerodynamiki. Nie mam pojęcia, co projektanci mieli na myśli. Centralnie logotyp producenta w kształcie herbu prezentuje się naprawdę interesująco, jednak problemem jest fakt, że ten herb wykończony jest taką gumową powłoką i nie mam pojęcia, czy kamera to dobrze zobaczy, jednak ta powłoka już jest cała poniszczona i również gdy dotykamy ten logotyp, już czuć, że się to niestety zużyło. A muszę zaznaczyć, że ten samochód ma przejechane zaledwie 3000 km. Jest samochodem całkowicie nowym, więc nie chcę nawet myśleć, jak to będzie wyglądać po kilku latach użytkowania i myciu tego samochodu na przykład na nieszczęsnych myjniach automatycznych ze szczotami. Myślę, że może się to po prostu faktycznie bardzo źle skończyć. Forthing T5 Evo jest crossoverem segmentu C i oczywiście pełne wymiary tego samochodu znajdziecie na dole ekranu. Linia boczna pojazdu jak najbardziej w porządku, wiele wyraźnych przetłoczeń zarówno na górze, jak i w dolnej partii. Progi również mają ciekawy wzorek na wysokości tylnych drzwi. Felgi w standardzie są 19-calowe i oczywiście są
są aluminiowe. Muszę przyznać, że wzór jak najbardziej w porządku. Również są one w kolorze czarnym, co świetnie kontrastuje z czerwonym nadwoziem naszego dzisiejszego egzemplarza. Chromowane wykończenie obramowania szyb zarówno na górze, jak i na dole. I w standardzie również mamy przyciemnione tylne szyby, a także mamy relingi dachowe w kolorze czarnym. Forfing T5 Evo ma dostęp bezkluczykowy. Aby go otworzyć, wystarczy włożyć dłoń w klamkę, a aby go zamknąć, wystarczy nacisnąć na fragment oznaczony kilkoma kreskami. Jednak warto zaznaczyć, że dostęp bezkluczykowy jest tylko za pośrednictwem drzwi kierowcy oraz oczywiście klapy bagażnika. Nie możemy tego samochodu otworzyć dotykając dowolnej klamki i na przykład klamki pasażera. W takim przypadku niestety wciąż trzeba użyć kluczyka. Na koniec jedna mała dodatkowa zaleta, a więc drzwi są do samego dołu, więc wsiadając lub wysiadając z tego samochodu w niesprzyjających warunkach, takich jak dzisiaj, nie ubrudzimy sobie nogawek czy sukienki. Tył pojazdu jest udany stylistycznie i nie dziwię się, że wielu z Was uznaje ten samochód za atrakcyjny stylistycznie. Gdy byłem na premierze tego samochodu wspólnie z Piotrem Karolewskim, widzieliśmy tutaj spore inspiracje Maserati Grecale. Wystarczy spojrzeć na zdjęcia tych dwóch samochodów i faktycznie widać, że jest to design bardzo podobny. Choć muszę przyznać, że jest atrakcyjny, ponieważ linia świetlna łącząca tylne światła jest bardzo gruba, wyraźna. Również kształt bocznych świateł w 3D prezentuje się bardzo pozytywnie. Wiele wyraźnych przetłoczeń, również imitacje prawdziwych przelotów powietrza na bokach. Zderzak wielokolorowy, a więc wykończenie dolnej partii w kolorze nadwozia prezentuje się bardzo atrakcyjnie i nowocześnie. Co ciekawe, znajdziemy tutaj aż 4 prawdziwe końcówki układu wydechowego, które w tym samochodzie, myślę, są kompletnie zbędne. Na klapie bagażnika ciekawie zaprojektowany tylny spoiler z dodatkowymi 3 światłami stopu. Centralnie również ten spoiler jest wielokolorowy, a więc dzieje się tutaj naprawdę bardzo dużo. Centralnie przeliterowany napis Forfing, po prawej stronie oznaczenie T5, również wcięcie na rączkę od klapy bagażnika, a sama klapa bagażnika otwiera się elektrycznie. Pojemność bagażnika na papierze to 480 litrów, jednak zanim przejdziemy do bagażnika, jedna istotna kwestia. Klapę bagażnika oczywiście możemy dostosować, a więc możemy wybrać ją na przykład na taką wysokość, przytrzymać przycisk do zamykania, samochód potwierdzi nam to świetlnie oraz dźwiękowo i klapa otworzy się teraz na tę wysokość, przynajmniej z założenia. Jednak jeśli weźmiemy ją do samej góry, a więc jest to wysokość, której ja faktycznie nie uderzam o te plastikowe elementy i również zaczep do zamknięcia klapy bagażnika, to gdy teraz zapamiętam pozycję tego bagażnika, teoretycznie klapa powinna unieść się do tej wysokości. Jednak niestety nie otwiera się ona za każdym razem do tej wysokości i zdziwiłem się, gdy zablokowałem pozycję, aby otwierała się ona na maksymalną możliwą wysokość. Następnie kolejnego dnia uderzyłem głową o klapę bagażnika. A więc teraz, biorąc zapas statyw, ponieważ nie mam przy sobie akurat miarki, to gdy go dostosujemy na wysokość tej blokady klapy bagażnika, to teraz zamykając bagażnik i otwierając go ponownie, teoretycznie powinien on podnieść się na dokładnie tę samą wysokość, jednak w praktyce otworzył się on znacznie niżej. A więc, gdy kupicie ten samochód, bierzcie poprawkę, że klapa bagażnika nie zawsze otwiera się na dokładnie tę samą wysokość, którą mu ustaliliście wcześniej. Przechodząc do bagażnika, po pierwsze, mamy próg załadunkowy dość wyraźny, obudowany dodatkowym plastikiem z elementami antypoślizgowymi. Po lewej stronie znajdziemy oświetlenie w technologii żarówkowej, jednak niestety w bagażniku nie znajdziemy żadnych praktycznych rozwiązań jak uchwyty na zakupy czy gniazdko 12 V. Jeśli chodzi o wymiary bagażnika, to centralnie mamy w tym samochodzie 84 cm, jednak bagażnik nie jest foremny i na bokach mamy już tylko i wyłącznie 78 cm. Szerokość tego bagażnika między nadkolami to dokładnie 102 cm, a więc rewelacji nie ma, lecz również nie jest źle. Pod podłogą mamy steropianowe wykończenie z dedykowanymi miejscami na trójkąt ostrzegawczy czy zestaw do wymiany koła, a pod tym steropianem znajdziemy koło dojazdowe. Roletę bagażnika demontujemy bardzo łatwo, jednak nie ma ona niestety żadnego swojego dedykowanego miejsca pod podłogą. Oparcia tylnej kanapy składają się w proporcji 40:60, jednak niestety nie otrzymujemy idealnie równej i płaskiej podłogi. Maksymalna pojemność bagażnika Forfing T5 to 1480 litrów.
Wnętrze nowego Forfing T5 jest w pewnym sensie połączeniem klasycznego designu z nutką nowoczesnej technologii, a więc deska rozdzielcza wielowarstwowa, jednak stylistycznie mocno nawiązuje do dawnych modeli Mercedesa, a więc okrągłe nawiewy centralnie z regulacją na górze, dwa wyświetlacze, z czego jeden zamiast tradycyjnych zegarów za kierownicą, drugi dotykowy od systemu inforozrywki i oba mają rozmiar 10 i 25 cali, a więc jest to rozmiar dokładnie taki sam jak w poprzedniej generacji MG HS czy przedliftowej Omodzie 5. System inforozrywki, jak widzicie, jest mocno klasyczny. Nie jest to system jakkolwiek zaawansowany. Strona główna to cztery duże ikonki. Możemy to przesunąć na drugą stronę, gdzie znajdziemy tylko i wyłącznie ustawienia. I pierwsze, na co zwróciłem uwagę, gdy zacząłem korzystać z tego samochodu, to bardzo wyjątkowe tłumaczenie. Nie mamy języka polskiego, jednak samo tłumaczenie na język angielski już jest dość interesujące, ponieważ ustawienia to jest setting zamiast settings. Drobny szczegół, jednak no, troszeczkę kiepsko to wygląda i również podpisy w samym menu głównym nie do końca są poprawne. Ciężko czasem się odnaleźć, co tutaj autor miał na myśli. Mamy co prawda wybór języka, jednak niestety, jak widzicie, na liście nie znajdziemy języka polskiego. Jest wiele innych języków, jak włoski, francuski, niemiecki i również oczywiście chiński jako pierwszy. Jednak języka polskiego w tym samochodzie brakuje. Zakładki są powiedzmy w miarę czytelne, a więc zakładka od łączności, Bluetooth, również Wi-Fi, jednak co ciekawe, ten samochód nie posiada łączności bezprzewodowej Android Auto czy Apple CarPlay, a więc łączność bezprzewodowa jest tylko i wyłącznie do aktualizacji tego systemu, jeśli w ogóle ten system będzie się aktualizował, ponieważ ciężko jest to powiedzieć. Jest również zakładka samochód, a w niej m.in. oświetlenie ambientowe, a więc ten element jest podświetlany, jest to laserowo wycięte w tym elemencie ozdobnym deski rozdzielczej, możemy dostosować kolor tego podświetlenia. Jest również zakładka akcesoria, a więc m.in. składanie lusterek bocznych oraz również nawet maksymalny kąt otwarcia klapy bagażnika. O, tak by to szło. Ustawienia oświetlenia lamp, a więc nie ma klasycznej regulacji poprzez pokrętło w desce rozdzielczej lub gdzieś ukryte, tylko musimy wejść do systemu multimedialnego i ustawić to poprzez wyświetlacz. Mamy również możliwość dostosowania układu kierowniczego poprzez tryb cozy, standard oraz sportowy. Jest również możliwość dostosowania specjalnego przycisku na kierownicy i możemy przypisać mu wyłączenie ekranu, wyciszenie systemu multimedialnego lub zrobienie zdjęcia. To jest dość interesująca funkcja na kierownicy, myślę, że mało istotna. Jest również zakładka z asystentami jazdy, jednak do tego oczywiście przejdziemy podczas jazdy i jak widzicie, tych systemów nie ma zbyt wiele, do tego się oczywiście odniosę. Zakładka ustawienia systemowe to tylko i wyłącznie przywrócenie systemu do ustawień fabrycznych. Niestety nie mamy Android Auto i nie mamy Apple CarPlay zarówno przewodowo, jak i bezprzewodowo. Mamy dokładnie to samo, co w Beijingu, a więc system Carbide Link, który pozwala bezpośrednio odzwierciedlić ekran urządzenia 1:1 na wyświetlaczu systemu inforozrywki, co z jednej strony dla wielu prawdopodobnie będzie zaletą, bo to pozwala m.in. włączyć film podczas jazdy, co nie jest zgodne jakkolwiek z dyrektywami na temat bezpieczeństwa w samochodach, jednak mamy w tym samochodzie taką możliwość. Na szczęście importer polski pomyślał i wprowadza również takie oto urządzenie, a więc poprzez to urządzenie, które wepniemy sobie w specjalny port USB, mamy możliwość korzystania z Apple CarPlay i Android Auto zarówno przewodowo, jak i bezprzewodowo, więc jak widzicie, system Carbide Link automatycznie przełącza się na system, który podpięliśmy przez port USB i teraz łącząc się poprzez Bluetooth i Wi-Fi z tym urządzeniem, plus musimy się jeszcze połączyć przez Bluetooth z systemem inforozrywki, aby mieć dźwięk, mamy Android Auto i Apple CarPlay. Cały system działa jak najbardziej w porządku. Z CarPlayem nie miałem najmniejszych problemów. Nie było niestety okazji przetestować Android Auto, jednak domyślam się, że również będzie on działał jak najbardziej w porządku, choć oczywiście Android Auto działa zależnie od możliwości naszego telefonu, a więc jeśli mamy smartfon, który nie ma odpowiedniej mocy obliczeniowej, to również ten system będzie działał troszeczkę wolniej, jednak mamy taką możliwość. Ciekawostką na temat tego samochodu jest specjalne, dedykowane miejsce na dodatkowy uchwyt na
telefon. Jest to standardowy uchwyt, który powinniśmy z założenia wpiąć w kratkę od nawiewów, jednak tutaj mamy takie okrągłe kratki, więc nie ma takiej możliwości, a więc producent pomyślał o dodatkowym mocowaniu i działa to na zasadzie MagSafe, a więc wystarczy zbliżyć nasz telefon i on się automatycznie tutaj zamontuje. Jest to również uchwyt, który jest bardzo stabilny, ponieważ jest on przykręcany. Nie jestem pewny, czy to jest gadżet, który dał importer po prostu do testów, czy jest to gadżet, który będzie oferowany razem z samochodem. Wiem jedynie, że to urządzenie będzie dostępne od listopada, gdy zakupimy ten samochód, jednak również ceny, informacje, szczegóły nie są wciąż mi niestety znane. Wracając do samego samochodu, mamy fizyczny panel od klimatyzacji. Jest to klimatyzacja automatyczna, jednostrefowa. Przyciski dotykowe centralnie, fizyczne gałki na bokach, a więc temperatura i siła nawiewu. W tunelu środkowym dwa miejsca na napoje, wielka gałka od skrzyni biegów, również przyciski funkcyjne jak asystent jazdu oraz tryby jazdy, oczywiście hamulec elektroniczny, podłokietnik dzielony centralnie, jest on również klimatyzowany, a więc spory plus. Pod tunelem środkowym mamy dodatkową skrytkę, a w niej gniazdko 12V i port USB typu A. Kierownica wielofunkcyjna z centralnie przeliterowanym napisem Forfing. Jest ona spłaszczona u dołu, ładnie wykończona, jak najbardziej w porządku, jeśli chodzi o grubość. Może mogłaby być ona troszeczkę grubsza, jednak to już jest czepialstwo. Przyciski funkcyjne, a więc regulacja głośności, muzyki, również jasność tych wyświetlaczy sterujemy poprzez kierownicę. Po prawej stronie ustawienia tempomatu, jednak ten samochód posiada tylko i wyłącznie standardowy tempomat. Niestety ten samochód nie posiada jakiegokolwiek radaru z przodu, więc nie jest w stanie analizować samochodów jadących przed nami, więc nie jest on również w stanie dostosować się do ich prędkości. Jakość materiałów, deska rozdzielcza miękko wykończona na górze, ten element oczywiście twardy. Tutaj również twarde niestety plastiki, tunel środkowy minimalnie miękko wykończony, jednak te elementy to mocno odstaje i jest twarde. Drzwi niestety to jest bardzo twardy plastik, minimalnie miękkie wykończenie podłokietnika, brak flokowanych schowków, jednak same schowki są naprawdę przeogromne. Również schowek w desce rozdzielczej całkiem rozsądnego rozmiaru. No i oczywiście ten malutki schowek, który pokazywałem Wam wcześniej na jakieś drobiazgi, jak na przykład kluczyk od samochodu. To co nie podoba mi się w tym samochodzie, to nie mamy żadnego rozsądnego miejsca do odłożenia smartfona, oprócz tego oczywiście uchwytu. Musimy smartfon trzymać w tym tunelu środkowym na dole, więc nie jest to najlepsze rozwiązanie. Ilość miejsca na nogi jak najbardziej w porządku, mieszczę się bez problemu, choć ten tunel jest bardzo duży. Na wysokość mieszczę się bez najmniejszego problemu, co również jest jak najbardziej na plus. Zastrzeżenie mam niestety do foteli, ponieważ są one bardzo, bardzo twarde. Wyglądają jakby miały dość duże trzymanie boczne, jednak w praktyce nie działa to zbyt dobrze. Fotele z przodu są podgrzewane w standardzie bez jakiejkolwiek dopłaty i są one również elektrycznie regulowane, choć pozycja w standardzie jest bardzo wysoka, nawet na najniższym poziomie. To, co mnie również zaciekawiło w tym samochodzie, to mamy możliwość regulowania przedniego fotela pasażera poprzez panel na boku, podobnie jak na przykład w Skodzie Superb. Ciekawe rozwiązanie i również powoduje to, że pasażerowie z tyłu mogą zrobić nam psikusa podczas jazdy, a fotel kierowcy ma dodatkowy tutaj malutki schowek na jakieś drobiazgi. Panoramiczny dach, również ogromny plus, jest on również otwierany, więc wpada tutaj bardzo dużo światła i również możemy otworzyć, aby wpadło tu również troszeczkę powietrza podczas jazdy. Całościowo źle nie jest, choć konkurencja, szczególnie w tej cenie, oferuje znacznie więcej. Ogromnym plusem drugiego rzędu siedzeń Forfing T5 jest zdecydowanie jego ilość miejsca na nogi. Ja mieszczę się w tym samochodzie bez najmniejszego problemu, mam po prostu ogromną ilość miejsca na nogi. Na wysokość wciąż mieszczę się bez najmniejszego problemu. A jeśli chodzi o praktyczne rozwiązania, mamy nawiewy od klimatyzacji, port USB typu A. W oparciach przednich foteli znajdziemy dodatkowe schowki i ciekawostka. Znajdziemy tutaj uchwyty na zakupy, uchwyty na siatki, których zdecydowanie brakuje w bagażniku, tak jakby ktoś pomylił, co projektuje i gdzie powinno to trafić. Oczywiście izofiksy w skrajnych miejscach, jest również podłokietnik z dwoma miejscami na napoje oraz dodatkowymi elementami, które mają za zadanie trzymać puszkę czy butelkę w miejscu. Kanapa, podobnie jak przednie fotele, jest dość twarda i myślę, że długie podróże mogą stanowić wyzwanie i również jakość materiałów, podobnie jak z przodu, mamy wszędzie twarde wykończenia, więc nie wypada to zbyt dobrze. No, kolejnym plusem jest oczywiście panoramiczny dach, który sięga do samego końca, a więc do środka wpada naprawdę bardzo dużo światła, jednak cała
całościowo wypada to dość przeciętnie. Przechodząc do danych technicznych Forthing T5, to jest on dostępny tylko w jednej konfiguracji. Pod maską zawsze pracuje silnik 1.5 czterocylindrowy konstrukcji Mitsubishi, przynajmniej na papierze, o mocy 177 koni mechanicznych i 260 Nm maksymalnego momentu obrotowego. Czysto teoretycznie ten samochód ma przyspieszać ze startu zatrzymanego w 9 sekund, a prędkość maksymalna jest ograniczona elektronicznie do 180 km na godzinę. Ciekawostką jest fakt, że ten silnik nie posiada nawet systemu start-stop, a czysto teoretycznie spełnia on normę Euro 6. Nie mam pojęcia do końca jak, jednak tak podaje producent. I ciekawostką jest również fakt, że producent nie podaje, ile ten samochód powinien zużywać na każde 100 km. A więc również nie do końca zrozumiałe, szczególnie, że ten samochód powinien mieć Euro 6 i zgodnie z homologacją, choć to również jest temat rzeka w przypadku tego samochodu, powinni klienci otrzymać informację o średnim zużyciu paliwa, licząc to oczywiście w cyklu WLTP. Jednak przejdźmy oczywiście do testu przyspieszenia. Mamy trzy tryby jazdy, normalny, eko i sportowy. Mamy również możliwość wyłączenia kontroli trakcji przyciskiem po lewej stronie, wystarczy go kliknąć. Nie trzeba go przytrzymywać, ponieważ nie mamy jakich systemów bezpieczeństwa wyłączyć, a więc spuśćmy hamulec ręczny, włączmy się w drive. Noga na hamulec, gaz w podłogę. 2000 obrotów i już niestety nam spadły do zaledwie 1000, zupełnie jakbyśmy nie mieli wciśniętego pedału gazu. Zróbmy to jeszcze raz. 2000 obrotów. Bardzo głośno. No i udało się faktycznie to 100 km na godzinę osiągnąć. Jednak zanim omówimy wrażenia z jazdy, to istotnym elementem, istotną kwestią w przypadku Forthing T5 jest sam pedał gazu, ponieważ jest on bardzo specyficzny. Na dobrą sprawę, ja w tym momencie cały czas go sobie klikam, cały czas go sobie wciskam i niekoniecznie cokolwiek się dzieje. Ma on również bardzo interesujący czas reakcji, ponieważ ten samochód, gdy chcemy ruszyć, tak jak teraz na ustąp pierwszeństwa, puśćmy jeszcze jeden samochód, to niestety on z jednej strony reaguje, jednak z ogromnym opóźnieniem, a więc naturalne jest, że wciśniemy go mocniej, jak wciśniemy go mocniej, to sami zobaczcie, co się dzieje. Samochód już dużo bardziej wyrywa do przodu, zupełnie nienaturalnie. Kontrola trakcji jest oczywiście już włączona, ponieważ uruchamia się ona automatycznie, gdy osiągniemy prędkość 50 km na godzinę. A więc ruszanie tym samochodem i również szybkie zawracanie jest dość wyjątkowym doznaniem. A jeśli chodzi o wrażenia z jazdy, to muszę na początku powiedzieć, że mam sporo dobrego do powiedzenia o zawieszeniu tego samochodu, ponieważ faktycznie jest ono bardzo komfortowe, wybieranie nierówności również bardzo pozytywne, co za chwilę oczywiście sprawdzimy. Jednak niestety układ kierowniczy to zupełnie inna bajka. Niestety reaguje on z ogromnym opóźnieniem i również precyzja to nie jest słowo, które on ma w swoim słowniku. A dynamiczna jazda na łukach około 70-80 na godzinę. Przód już. O, czegoś takiego dawno nie było podczas testu. Przód samochodu zupełnie żyje swoim życiem, chętnie wpada w poślizg. Wybieranie nierówności jak najbardziej w porządku, mniejsze nierówności. Dochodzą do nas dźwięki z nadwozia, jednak całościowo zawieszenie działa naprawdę bardzo pozytywnie. Widoczność w tym samochodzie jest na dość przeciętnym poziomie, słupki A są bardzo duże, widoczność do tyłu jest mocno ograniczona, a więc pierwsze wrażenia z jazdy tym samochodem mam niestety mocno nieprzyjemne. Jeśli chodzi o średnie zużycie paliwa, to w tym momencie po przejechaniu ponad 350 km mam średnie zużycie na poziomie 8,8 litra. Jazda tym samochodem w mieście to są niestety wyniki na poziomie około 10 litrów na każde 100 km. Jazda na autostradzie bardziej 9, 9,5 litra. Więc wyniki niestety nie są zbyt przyjemne. No i ciężko mi się oczywiście odnieść do tego, ile ten samochód powinien palić, ponieważ producent nie podaje takich informacji. To, co zadziwia mnie w tym samochodzie, to fakt, jak drogi
jest to samochód. Oczywiście cena jest atrakcyjna, gdy porównamy ten samochód z niemiecką, japońską czy koreańską konkurencją. Jednak niestety ten samochód został według mnie wyceniony tak, jakby na rynku europejskim nie było samochodów chińskich. Ponieważ 129 900 zł to jest kwota, którą musimy zapłacić za najlepiej wyposażone MG HS drugiej generacji z automatyczną skrzynią biegów. Jest to również cena, którą przyjdzie nam zapłacić za Omode 5 w topowej wersji premium i również jest to cena bazowa Jayku 7. I wszystkie te samochody są znacznie lepiej wyposażone, znacznie lepiej się nimi jeździ i mają one również niższe zużycie paliwa i większy komfort jazdy. Są po prostu lepszymi samochodami, a kosztują dokładnie tyle samo. Moje porównanie na początku testu tego samochodu do modelu Seres nie jest nieprzypadkowe, ponieważ Seres był samochodem, który pokazał nam, jak kiepskie są samochody chińskie, jak kiepskie mogą być samochody chińskie. I Forfing T5 z ceną 129 900 robi dokładnie to samo. Niestety wpływa on negatywnie na całościowy odbiór samochodów chińskich, które zazwyczaj nie są tak kiepskie jak ten samochód. I nie są one również tak kiepsko wycenione. Ten samochód miałby sens, gdyby kosztował jakieś 70, może 80 tysięcy złotych, ponieważ szczerze mówiąc nie mam pojęcia, za co musimy zapłacić prawie 130 tysięcy złotych. Nie mamy wentylowanych foteli, nie mamy dobrego wykończenia wnętrza, mamy dość małe wyświetlacze, nie mamy CarPlay, nie mamy Android Auto, nie mamy dwustrefowej klimatyzacji, nie mamy systemów bezpieczeństwa jak Lane Assist, nie mamy adaptacyjnego tempomatu i nie mamy również jakiegokolwiek radaru z przodu, który spowodowałby, że samochód automatycznie zahamowałby przed jakąś przeszkodą. Wyposażenie tego samochodu jest po prostu fatalne. Również wrażenia zza kierownicy są po prostu kiepskie. Auto może ma dobre zawieszenie, jednak wszystko inne no już niestety nie. I również fotele, bardzo twarde. Przejazd tym samochodem z Warszawy do Łodzi był po prostu nieprzyjemny, a to jest zaledwie 130 km jazdy. I wspominam o tym nie bez powodu, ponieważ w dniu, gdy odbieraliśmy do testu Forfing T5, odbieraliśmy również MG HS drugiej generacji, którego test już jest na kanale. I porównując jeden do jednego te dwa samochody, gdzie MG w tej konfiguracji, którą mieliśmy, był 9 tysięcy albo 8 tysięcy złotych tańszy niż ten Forfing T5, no to wybaczcie, ale ten samochód nie ma po prostu według mnie sensu. Jest całościowo naprawdę kiepskim samochodem i dziwiłbym się każdemu, kto zdecyduje się na zakup tego samochodu. Auto jest po prostu fatalnie drogie. Gdy byłem na prezentacji tego samochodu, był taki slajd ukazujący pozycjonowanie cenowe Forfing T5 względem konkurencji segmentu C. Jednak również na tej prezentacji nie pojawił się jakikolwiek inny samochód chiński, tylko konkurencja koreańska, japońska i niemiecka. Nie rozumiem. To jest troszeczkę tak, jakby polski importer nie miał pojęcia, że są inne samochody chińskie na rynku i również nie miał pojęcia, ile te samochody kosztują i co tak naprawdę oferują. Całościowo Forfing T5 uważam, że jest najgorszą propozycją w tym segmencie. Nawet samochody europejskie potrafią kosztować podobne ceny i oferować, nie ukrywajmy, podobne wyposażenie. Ten samochód nie wyróżnia się niczym szczególnym oprócz wyglądu. Wygląd ma naprawdę atrakcyjny, muszę przyznać. Stylistyka tego samochodu jest bardzo ładna. Jednak to jest na dobrą sprawę jedyna zaleta tego samochodu. Dzięki za uwagę, zachęcam Cię do subskrypcji kanału, jeśli tego jeszcze robisz, polubienia tego filmu. Czekam na Twoją opinię na temat Forfing T5. Tutaj naprawdę czekam na Wasze opinie w komentarzach, bo jestem niesamowicie ciekaw, co macie ciekawego do powiedzenia o tym samochodzie. I do zobaczenia następnym razem. Dzięki, cześć!